Trenerze, jesteśmy po pierwszym sparingu, przegranym z Karwiną 2-0. Proszę, krótkie podsumowanie meczu. Przegraliśmy sparing z Karwiną, bo popełniliśmy błędy, tak? Jesteśmy też na innym etapie przygotowani, to było dzisiaj widać, bo Karwina ma tydzień do ligi, my mamy jeszcze niespełna 2,5 tygodnia, więc to jest inny etap, ale na pewno jest sporo pozytywów z tego sparingu, bo momentami ta gra wyglądała naprawdę bardzo przyzwoicie, natomiast no, zadecydowały jakieś tam błędy, które musimy poprawić, tak? I dlatego przegraliśmy, bo po prostu popełniliśmy te błędy, tak? Jeżeli byśmy ich nie popełnili, to byśmy nie przegrali. No i musimy zawsze brać za to odpowiedzialność i pracować, żeby tych błędów nie było. Co z zawodnikami testowanymi, jak pan ocenia ich grę? Oni się dowiedzą, jak oceniliśmy ich grę i po meczu będą mieli informacje. Kamil, pierwszy sparing za nami, ale chyba po pierwszej połowie naprawdę można pochwalić nas za dobrą grę. No też mi się tak wydaje, że w pierwszej połowie poniekąd kontrolowaliśmy to, co się dzieje na boisku. Trochę głupia stracona bramka, ale ogólnie na pewno z tej pierwszej połowy jakiejś z całego meczu można być w miarę zadowolonym. Wiadomo, że kiedy się przegrywa, to nie jest to fajne, ale myślę, że wyciągniemy wnioski i do ligi będziemy unikać takich błędów i nie będziemy tracić takich bramek.